Słuchajcie, zobaczcie, czego się dorobiłam. Na Instagramie mogliście zobaczyć, jeżeli mnie obserwujecie już jakiś czas temu, bo filmiki są z dużym opóźnieniem. Zakupiłam nowy stół. Stół jest z IKEA, a krzesła kupiłam na eBayu, jakby ktoś się pytał. Zastawę również widzieliście. Wszystko jest skompletowane. Pomalutku do przodu. Mam nadzieję, że uzbieram. Potrzebuję jeszcze kupić sobie szafkę i prawdopodobnie właśnie będę trzymała tam różnego rodzaju zestawy i tak dalej. Pomalutku robi się w tym domu przyjemnie. Dobra, idę, śmigam robić kolacyjkę. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda romantyczna kolacja. Tak się prezentuje w dzień, dużo zmian, bardzo ładnie to wygląda, właśnie tak jak chciałam. No oprócz tej serwetki, ale na razie mam jako, będę ją kładła jako ochronną, to jest prezent od mojej mamy urodzinowy, więc dziękuję ci, mamusiu, za piękną serwetę. Tyle w temacie, to ja. Jarząbek, żartuję oczywiście. Słuchajcie, wczoraj miałam wyjątkową pogodę. Było wiecznie i słonecznie raz po raz, więc zrobiłam 3 pralki prania. Tu jest wszystko do prasowania dzisiaj. O, przyszedł jeszcze Pimpuś Sadełko się przywitać z wami. Czekaj, Bylakuś. Dziękuję. O, zobaczcie. Także mam dużo prasowania. Mam jeszcze mokro kartony od wszystkiego. No, nie wszystko idzie naraz ogarnąć. Słuchajcie, chciałam wam tylko pokazać, że to są te spodnie, te leginsy, te ósemeczki, w które myślałam, że nie wejdę. Jednak weszłam. Są fajne, bo mają wysoki stan, o, który się podwinął. I ten brzuch mi tak jakby spłaszcza. Fajne są. Naprawdę jestem zadowolona. I tylko 3,50. Kochani, suszę włosy i lecę na zakupy. Muszę kupić Russellowi prezent, zrobić takie małe zakupy. Wieczorem pojadę jeszcze z Russellem, prawdopodobnie po tort i słodycze na słodko, bo to dla dziecka urodziny. Oczywiście przyjdzie rodzinka, posiedzimy przy kawce, przy torcie. Tak, nie robię dzisiaj tych wielkich zakupów co dwutygodniowych. Nie mam takiej potrzeby, tak jak mówię, wieczorem będę jechała do Tesco i do Azdy na jakieś tam zakupy, jedzenie dla psa, wszystko mam. Dzisiaj tylko mleko muszę dokupić. No, na pewno wam coś nagram. Póki co filmiki są z dużym opóźnieniem, niedługo to wszystko się wyrówna. Zapraszam na resztę vloga. Dopiero co, słuchajcie, co się nabiegałam, naszukałam i jest prezent na Russella. Oczywiście używany, ale jest to, co chciał. PlayStation 4 i kupiłam mu również grę. To będzie ode mnie i od Miśka i od Laury. O Jezu, przed chwilą sobie włosy uczesałam. Wiecie co, ja zawsze jak przychodzę, to jak piorun w mietłę. Przepraszam za to. Słuchajcie, dzisiaj poczyniłam na razie takie zakupy i wiecie co, mam już szybciutko pokażę i będzie to troszkę inaczej niż zwykle, bo Saversa tym razem nie będzie. W Saversie zostawiłam 23 funty i 68 pensów i takie szybkie, co kupiłam, siatka mi wypadła, podpaski. Kupiłam sobie Super Max, o, patrzcie, nitka, z 4 ostrzami i tutaj jest ich chyba też 4, tak. Później odświeżacz, bo mi się skończył, chusteczki do skóry, żeby wycierać moje piękne krzesła i łóżko,
i sofę. Także nie brałam jeszcze takich chusteczek. Płyn do pukania dla Rasella, mydło do rąk. Wiecie co, wczoraj mi się skończyło i musiałam położyć żel. Pierwszy raz zabrakło mi mydła od naprawdę niepamiętnych czasów. Zawsze miałam w zapasie. Kupiłam dwa od razu. A tu ani jednego mydełka. I jeszcze takie ogórek i aloes. Później gąbeczkę kupiłam z W7. Jak wiecie, pies zjadł mi poprzednią. Musiałam otworzyć tą od Izy. Rękawiczki do sprzątania. Do mycia kibelka. Fairy. Później kupiłam, bo jeszcze takich nie miałam, do mycia toalety. Oczywiście kurki zapachowe. Jakoś lubię chyba bardziej te. Suchy szampon Laura chciała. Dla mnie kulka. Powiem wam, że ta co mam to jest dziadowska. Woda, bo jak widzieliście muszę sprzątać. Kontrola jakości. Chusteczki do podłogi mycia. No, mój piesek się zdezgnął. Tak, czekaj, nie całuj mnie na chwilkę. I tym razem wzięłam Bolda niby dwa w jednym. Funt 99 teraz, dziewczynki. Dobra, tyle. Później pojadę na zakupy takie domowe, to też wam pokażę. Jestem już w domu, kochani, to są trzy siaty. Zapłaciłam 8 dych, ale też tu jest tort i tam słodycze na urodziny. Jeżdżę do sklepu jak najmniej, a jak już jeżdżę, to robię takie konkretne zakupy i powiem wam, że tak mi się lepiej robi. Co chciałam powiedzieć? Aha, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Naleweczkę dzisiaj będę robiła. Nie, to likier. Dzisiaj będę robiła. Wieczorkiem na jutro dla nas. Powiem wam, że jestem tak zmęczona. Jakaś ta pogoda jest taka do dupy. Zacznie mi się spać. A tak, muszę zrobić obiad, nagrać to i jeszcze posprzątać kuchnię i mam prasowanie, całą furę. Zresztą widzieliście. Ale nie ma co narzekać, bo jest super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam Raselowi. W ogóle wszystko jest takie, napała mnie energią, pomimo tego, że ciśnienie jest jakieś naprawdę bardzo, bardzo niskie. A i moja znajoma przeprowadza się bliżej mnie, co oznacza super. Bardzo, bardzo się cieszę, bo będzie z kim w końcu wypić porządnego drina. Buziaki. Za chwilę wam pokażę, co kupię. Ale powiem wam, że wyciągnę i pokażę zakupy tylko domowe, no bo jutro też będę nagrywała vloga ze względu na Rasela urodziny. Kontrola jakości. I co, wszystko w porządku? Merdanie ogona oznacza, że wszystko w jak najlepszym porządku. Dobra, przechodzimy do okazywania zakupów. Moje piękne ocenta! Moje najpiękniejsze! Tak, moje kochane. Słuchajcie, papier do dupy. Uhu! Żarty żartami, ale jedziemy z koksem naprawdę. Papier toaletowy po prostu. Por. Duża paka płatków Cini Mini. Cynamonowych, no po prostu. Różowe, czerwone. Winogrona, feblaki. Zobaczcie, 2 za 3 funty, czyli funt 50 wychodzi. Marchewka, blakuś, starczy już. Banany, Activia, polski pasztet, kukurydza, jutro na kolację. Przepraszam. Pomidory, chyba jeszcze jedne wzięłam, a jak nie, to trudno. Dla blakiego zawsze jak. Proszę ładnie usiąść. O tak. Ślicznie. A jak się błyszczy, nie? Zawsze mu kupuję, a już nie ma. A musi mieć jednodziennie. Jajeczka.
skończyły mi się zupki, ja lubię sobie czasami, tak wiem, chemia i nie powinno się, ale ja je uwielbiam i będę je kupowała z tego względu, że je po prostu bardzo lubię. Ej, ty miałeś iść do siebie? Ty miałeś iść do siebie? No dobra, tutaj jeszcze takie deserki Russell wybrał dla niego i dla Laury. I bardzo tanie, bo 3,63, 25% oszczędności. I tu mam na dwa obiady kotlety. Zaraz to rozdzielę i zamrożę. Ziemniaczki, normalne białe ziemniaki. Nogi kurczęce, po 2 funty tylko. Bardzo tanio, tak mi się wydaje, za takie wielkie mięso, akurat na rosół, bo chodzi za mną rosół. W niedzielę będę robiła. Pedigree dla Blackiego, pieczarki na śniadanie, parówki na kolację, 2 frugo dla Laury i dla Russella, mały wybierał kawę, wzięłam Gold Tesco na wypróbowanie, kosztuje 2,99 za taki duży słoik. Mleko uwielbiam, bardzo mi smakuje to mleko. Papryka, do tego jagody, cukinia, jogurty do picia, kapusta kiszona dzisiaj do obiadu, 2 paczki koperku, zupki chińskie, 2 dla Russella, bo mnie prosił. Nie za bardzo jestem za tym, ale ja też czasami mam ochotę na różne rzeczy i sobie je po prostu jem. Jeszcze jedna paczka pomidorków, do tego takie chlebki kupiłam z dynią i różnymi otrębami oraz czarnym pieprzem. I takie sezamowe kiki, które będę chciała upiec kiedyś sama, ale póki co kupiłam nam na kolację, jak będziemy siedzieć razem wspólnie przy pięknym stole, z którego jestem taka dumna. Tak właśnie, jestem dumna z tego, że mogłam sobie kupić stół i bardzo się cieszę. Teraz będę kupowała różne takie dodatki, wiecie, te podkładki, jakieś tam wazę se chcę kupić na zupę, no takie różne pierdoły, będę miała pole do popisu. Widziałam dzisiaj taką na masło, jak to powiedzieć, maślankę, masło, dobra, nieważne, na masło. Na masło z krową, normalnie krowa, ta górna część, co przykrywa masło, była w kształcie krowy. No super. Jest tego dużo, więc będę miała fajne pole do popisu, a wy będziecie mogli zaobserwować. Tak jak mówiłam, u mnie dużo rzeczy się zmienia w domu. Niedługo będzie też, no nie tak niedługo, ale myślę, że przed Bożym Narodzeniem jeszcze bym chciała wytapetować Laury pokój. Biurko już mamy, stój już mamy. Jeszcze coś bym z przedpokojem zrobiła, ale to jak mała wróci do szkoły, myślę o tym, żeby przemalować. Najpierw myślałam o żółtym kolorze, a teraz bym chciała stonować i chyba zrobić ściany szare. Tak wiem, wszyscy mają na szaro i ten kolor już się robi niemodny, ale mi się podoba i taki jasny szary, nie biały, taki midnight kolor widziałam właśnie, on się tak nazywa, tak mi się wydaje, że to było to. No dobra, do później kochani, dziękuję ślicznie za uwagę, do miłego, do następnego, buziaczki, pa pa, do jutra.